Witaj na kanale rockday.pl, tu Wojtas. Dzisiaj parę takich wskazówek, jak używać techniki slide, czyli tego ślizgu, do grania solówek. Trochę ćwiczeń, trochę przykładów, także bierzemy się za robotę. Jesteśmy w moim studiu takim przenośnym, z tyłu tam różne bajzle, to zupełnie się tym nie przejmujcie. Ja trochę w takich okularach profesorskich, gdyż może troszeczkę więcej powagi nabiorę dzięki temu. Dobra, slajd. Jak już mówiłem w tym filmiku mówiłem, pokazywałem. Zresztą slajd, technika po prostu ślizgania się po strunach, czy to po strunie jednej, na przykład coś takiego, czy po dwóch. Czy można też string skipping zrobić, czyli na dwóch strunach różnych, pomijając konkretną jakąś taką środkową strunę którąś. I teraz tak, no dobra. Najważniejsze to jest to, żeby ten slajd wychodził precyzyjnie, czyli na przykład jeżeli robimy slajd z trzeciego do siódmego progu, to żeby po prostu ten palec zjeżdżał od trzeciego do siódmego progu. Żeby się nie zatrzymywał gdzieś. Też właśnie, jeżeli się zatrzymujemy gdzieś pomiędzy progami, może to być cel zamierzony, brzmieniowy, prawda? Coś takiego. Ale ogólnie slajd właśnie fajnie brzmi, jeżeli go robimy bez żadnego zatrzymywania. Nawet wolno możemy zagrać. Myślę, że w miarę to zrozumiałe. Ja akurat specjalnie używam na przesterku, bo po prostu lubię. Lubię przester po prostu. No i teraz co? Teraz ćwiczonka, które bardzo ja bym zachęcał najpierw, żeby te ćwiczonka nauczyć się na blachę, żeby mieć po prostu precyzyjnie je umieć zagrać. Czyli tak, pierwsza rzecz, na przykład mamy slajd od pierwszego progu do trzeciego. I tak sobie jedziemy po przegryfu. Co dwa progrybia, na przykład slajd z 3 do 5, 3 na najgrubszej, później na 6, na 5, 4, 3, 2, 1. I tak fajnie byłoby sobie ograć cały gryf aż do końca. Te slajdy krótkie, bo to jest slajd o interwał. Trzeba wrócić do interwałów, chyba że jeżeli to oglądasz, to może znasz interwały. 2,5 tony, czyli cały ton. 2,5 tony, cały ton, interwał sekundy wielkiej. On nie jest duży. Nie jest jakiś taki trudny do zagrania, bo to po prostu dwa progi. Możemy. Dobra, zaraz będę mówił dalej. Ale jeżeli wychodzi nam o te dwa progi, czyli na przykład z 3 do 5, to później spróbujmy sobie zrobić slajd na przykład z 3 do 6. Czyli na przykład o 4 progi, o tercję mało, czyli na przykład od 1 do 4 progu. Interwał nam wychodzi, to możemy o tercję wielką się posunąć, czyli na przykład od pierwszego progu do piątego, to jest tercja wielka, od F do A. No i analogicznie możemy coraz większej odległości się przesuwać. No, największa w zasadzie odległość, jaką możemy zagrać, to byłby prawie że dwie oktawy, aczkolwiek no, od zerowego progu nie za bardzo mogę zrobić slajd, ale powiedzmy od pierwszego progu do 13 to jest slajd o oktawę do góry, czyli uwaga. I teraz w dół. Thank you.
brzmi dość ciekawie. Przejechaliśmy od dźwięku F niskiego do dźwięku F tutaj wysokiego, oktawę wyżej, na strunie najgrubszej, szóstej. No i teraz słychać po brzmieniu, że troszeczkę nabiera takiego wyrazu. Znaczy, no nie mówię, żeby zawsze tylko grać oktawy, ale fajnie brzmi właśnie slide oktawę. Dobra, czyli teraz tak, możemy spróbować zrobić, bo to ustalaliśmy od 1 do 13. Teraz na strunie 5 od 1 do 13, albo od 2 do 14, czyli umawiamy się, że robimy slajd o interwał oktawy. O oktawie jeszcze nie mówiłem. W każdym razie ten sam dźwięk, tylko że 12,5 tonów wyżej, albo slajd zstępujący do niskiego dźwięku. Dlaczego to jest istotne, żeby sobie postanowić, który to slajd gramy, o jaki interwał? Chodzi o to, żeby po prostu mieć wyćwiczone to, że nie robimy te slajdy po prostu z dupy, że tak powiem. Po prostu jadę. Wiadomo, można. Ale chodzi o to po prostu, żeby nauczyć się konkretnego slajdu do konkretnego, bardzo określonego progu, prawda? Teraz dobra, to co tutaj ja jeszcze chciałbym powiedzieć, to jest bardzo dużo rzeczy. Ja nie wiem, czy ja się w pół godziny zmieszczę z tym. Ale teraz tak, spróbujmy sobie zrobić coś takiego, że robimy na przykład slajd od 1 do 13 progu, czyli o tą oktawę. I później następny slajd zróbmy o septymę wielką, czyli dobra, od 1 do 12 progu, 1 do 11, od 1 do 10, 1, 9, 8, 7. Chodzi o to, żeby teraz ręka nauczyła się te slajdy robić i się precyzyjnie przesuwać do poszczególnych progów. Dobra, czyli 1, 13, 1, 12, 1, 11, 1, 10. Uwaga, ja to zagram. Właśnie tutaj zaczyna, no tak, jak robimy to wolno, to jest git, ale później spróbujmy zrobić tak, z metronomkiem sobie włączamy i coraz szybciej, czyli właśnie tak jak pokazałem pod koniec tego, prawda? Przepraszam, po prostu czasem ręka nie panuje nad ręką i gra z dupy zupełnie jakieś rzeczy. W każdym razie, dobra, tutaj myślę, że wszystko jest jasne. Po prostu, żeby sobie poszerzać ten zakres, poszerzać albo zmniejszać ten zakres, prawda? Bo możemy grać 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 do 13 i później oczywiście 1, 13, 1, 12, 1, 11, 1, 10 i tak dalej się wracać. Co też jeszcze jest istotne w samym wydobywaniu slajdów. Bo to ja w ogóle miałem mówić o surówkach, prawda? Wydobywanie slajdu. Powiedzieliśmy sobie o interwałach, powiedzieliśmy sobie o tym, że mogą być na dwóch dźwiękach albo na jednym dźwięku. Ważne też jest teraz, jak uderzamy ten dźwięk, jak go wykonujemy. Bo możemy tak zrobić, slajd na przykład uderzam, od razu jadę, na przykład coś takiego. Albo mogę zrobić, że uderzam. Kolejny sposób, czyli najpierw uderzam i później jak już wydobywa się ten dźwięk C, czyli można powiedzieć z lekkim opóźnieniem, uderzamy, jedziemy, albo od razu uderzamy, jedziemy. O, teraz na przykład źle zabrzmiało. O, zaprezentuję parę slajdów, gdzie od razu uderzam i od razu jadę. I
zrobimy takie slajdy, że z opóźnieniem. Ma to taki charakterystyczny wydźwięk, trzeba przyznać. Teraz tak, ja na przykład, jeżeli chodzi o surówki, dobra, to powiedzmy, już przejdziemy zupełnie do tematu. Jeżeli chodzi o surówki, bardzo istotne jest to, żeby wiedzieć, jakie dźwięki mamy, po jakiej skali się poruszamy, bo znowu granie... No może nie do końca to będzie fajny efekt tego. Natomiast istotne, na przykład sobie mówimy, gramy w skali C dur, czyli ona ma C, D, E, F, G, A, B, C. I teraz robimy tak, ja na przykład sobie w surówkach robię takie rzeczy, znaczy tutaj ćwiczymy samo granie surówek, znaczy głównie tych slajdów, prawda, więc to niekoniecznie będzie miało jakieś walory super brzmieniowe. Chodzi o to, żeby nauczyć się poruszania po tych dźwiękach. Na przykład C, D, F, G, A, H, C. C, D, E, F, G, A, H, C. Zagrałem całą skalę C, D, F, G, H, C slajdami, prawda? To jak najbardziej możemy coś takiego stosować. Jakieś sledziki. Ja może. Nie wiem, czy ja może. Ja nagram może jakiś prosty podkład na poczekaniu, żebyście się nie przestraszyli. Dobra. Czasem jakieś tam były takie niedociągnięcia brzmieniowe. W każdym razie poruszałem się po skali C dur. Miałem power chordy też z tej skali. No i właściwie wiadomo, to chodzi też o dopasowanie się poszczególnych dźwięków. Jednak widać było kilka różnych posunięć tych slajdów, bo na przykład tutaj ta surówka brzmiała na przykład tak jak tu mam. Thank you.
fajne smaczki wychodzą. Tutaj właśnie z tego starałem się celowo przede wszystkim i tylko i wyłącznie starać się grać tym slajdem. Spróbujmy teraz, bo to był jeden dźwięk, który przeskakiwałem po skali C-dur, znaczy po jednej strunie przesuwałem się, a teraz spróbujmy zagrać coś, co byłoby dwudźwiękowym slajdem. Bardzo fajnie, bardzo tak refrenowo i bardzo tak ciekawie brzmią slajdy, które po prostu powstały za pomocą oktawy. Czyli po prostu mam dźwięk C na strunie piątej, mam dźwięk C na strunie trzeciej i teraz jak zagram to równocześnie z tłumieniem środkowej struny, czyli tego struny D. Mam ten sam dźwięk, oktawę. Zobaczymy, jak dodam jeszcze jakiegoś bajeru do tego reverbu. Delaya. Ciekawie. No oczywiście możemy eksperymentować, tylko że teraz jest problem tego rodzaju, że na przykład oktawę bardzo łatwo złapać, ponieważ ona zawsze będzie miała... Co jest? Zawsze będzie miała stały schemat. Na przykład próg na trzecim progu na piątej strunie, na piątym progu na trzeciej strunie. I teraz mogę zrobić ten slajd. Ale teraz, jeżeli bym chciał robić inne slajdy, to trzeba już wiedzieć dokładnie, jaki dźwięk będzie, bo jeżeli na przykład zrobię slajd, załóżmy, z septymę wielką, może pewnie nie będzie brzmiało zbyt fajnie. Dobra, ale teraz, jeżeli chcę zrobić ten slajd, to muszę gdzieś go przesunąć w takie miejsce, gdzie będę mieć też albo septymę wielką, albo jakiś inny interwał. Mogę też na oktawie to skończyć, na przykład. Dość to jest taki dysonujący interwał i slajd brzmi troszeczkę dziwnie, na przykład tutaj zabrzmiało, no niespecjalnie, septyma mała, owszem, brzmi troszkę lepiej. Jednak, no na przykład właśnie teraz tak, dobra, septyma mała, septyma wielka, nie za bardzo powiedzmy to pasuje. Jeżeli bym chciał na przykład mieć sekstę wielką. Dobra, seksta wielka fajnie brzmi. Przesunę ją na sekstę wielką o dwa progi dalej, bo musi być też po skali. Czyli mam dźwięk C i A. Slajd na 5-9, czyli dźwięk DH. No i mogę gdzieś teraz ją rozwinąć, znaczy gdzieś jakoś ją zakończyć. Albo mogę zakończyć ją na dźwięku C i E.
czy też na dźwięku tonicznym. Szlak by to trafił. No, trzeba przyznać, że dość ciekawie brzmi i można to zastosować też w różne takie, urozmaicić riff, urozmaicić solówkę, urozmaicić, nie wiem, cokolwiek, jakiś refrenowy motyw. Więc teraz tak, teraz zadaniem osoby, która to ogląda, twoim zadaniem byłoby to, żeby poszukać slajdy z innych też interwałów, bo oczywiście już mam 20 minutę, 22 właściwie minutę filmu, a jeszcze nie powiedziałem wszystkiego, ale twoim zadaniem byłoby po prostu poszukać inne interwały, na przykład tercję wielką mogę sobie złapać, tercję małą i sobie slajdy. Wyłączę może tego wariata. W każdym razie myślę, że ta technika jest jasna. No, pewnie zrobię jeszcze jeden filmik z jakimiś przykładowymi solówkami na slajda, bo to co tam grałem były takie przykładowe, które nie do końca... Właśnie to było jeden też takich motywów. Ja na przykład często po prostu robię te slajdy, że to co też grałem w trakcie filmiku było, o tym nie powiedziałem więcej, ale po prostu przesuwałem się, czyli uderzam. Z opóźnieniem, czyli dwa dźwięki. Jeden jest slajd od dźwięku, na przykład tutaj na 15. I później uderzam jeden dźwięk i jeszcze następny i od niego wtedy robię slajd. Myślę, że sporo się nagadałem, ale twoim zadaniem jest to, żeby spróbować właśnie potworzyć jakieś te slajdy. No, jak najbardziej można te slajdy robić po skali pentatonicznej, molowej, której pierwszą i drugą pozycję i pozostałe będę uruchamiał na YouTubie. Także dobra, dzięki za oglądanie, bo nie chcę przedłużać, a jeżeli są jakieś uwagi, jakie masz uwagi, to pisz w komentarzu koniecznie. Jeżeli jakieś propozycje na nowe filmy, też pisz w komentarzu. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś kanału, to bardzo serdecznie zapraszam, żeby być na bieżąco oczywiście i kliknąć ten dzwoneczek. No i dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach.